Dawid, gratulacje. Kolejny przeciwnik w kolejnej rundzie wzięte właściwie z marszu, szybkie 3-0. No w Tychach w sobotę nie pozostawiliście żadnych złudzeń, to jest hegemona w pierwszej lidze. Mecz bardzo szybko rozstrzygnęliście na swoją korzyść. Dziękuję. Tak jak mówisz, no, kolejne przeciwniki, kolejne 3-0 dla nas. Na pewno było już ciężej niż w pierwszej rundzie, aczkolwiek no może to się wydawać, że to po prostu było takie łatwe zwycięstwa, ale włożyliśmy w to dużo zaangażowania, dużo energii. No, co można powiedzieć jeszcze, no jesteśmy w formie i te wyniki pokazują, że tak rzeczywiście jest. Weekend, finał pierwszej ligi. No i spotkanie z zespołem, który typowany był przed sezonem jako jeden z głównych kandydatów do spotkania się w finale Legia Warszawa. Byłeś zaskoczony, że Sokół jednak nie zameldował się w finale, a to Legia, która miała zdecydowanie no, gorszą rundę zasadniczą. No tak jak mówię, no, te mecze z rundy zasadniczej w playoffach można sobie włożyć gdzieś tam do kieszeni. I o nich zapomnieć, bo play-offy to jest zupełnie inne granie. I tutaj Legia pokazała, że, no, że ta runda zasadnicza nie zrobiła na nich, tak powiem, wrażenia, że podeszli do tych play-offów i grają zdecydowanie lepiej, a tak naprawdę o to chodzi, żeby w tych najważniejszych meczach grać tą swoją najlepszą koszykówkę, ale... Myślę, że tutaj Sokół mógł troszeczkę jeszcze wyższe warunki postawić. No może to też wyglądają na wysokie zwycięstwo i na pewno też dużo energii w to włożyli, dużo sił, ale tutaj po analizie widzieliśmy, że popełnili trochę takich łatwych błędów i dali się napędzić drużynie z Legii, a oni takie sytuacje wykorzystują, bo na pewno ma tam kto grać i są to klasowi zawodnicy, więc to wykorzystali. No w niedzielę dzień konia miał Adek Parzy, które trafią właściwie przez to, co no na przykład się dało. I Adam i też Grzegorz Kupiełka, chyba tam 5-7 za 3, niecały zespół tam miał, bo około 70% za 3 czy coś koło tego, no tak zdarza się to codziennie. Najbliższą sobotę i niedzielę finał białego szaleństwa. Ty widzę też pod kolor, biała bluza, nawet i na treningu. No mamy nadzieję, że kibice wypełnią halę ubrani właśnie na biało. Na Facebooku czy na innych mediach społecznościowych jest akcja, która zachęca kibiców do tego, aby przyszli właśnie w sobotę i w niedzielę na biało. No to byście pewnie też chcieli, żeby hala była tym szóstym zawodnikiem. No wiadomo, no ja tutaj też tą akcję staram się dokładać swoją cegiełkę, bo te wszystkie tam zdjęcia staram się wrzucać do internetu, także gorąco wszystkich zachęcam i na pewno to wsparcie będzie nam potrzebne, a my postaramy się odwdzięczyć naszą dobrą grą i zwycięstwami, także myślę, że będzie warto i serdecznie wszystkich zapraszam. No, aby hala odpłynęła na biało, Legia faktycznie przestraszyła się, że był to taki kocioł, biały kocioł i twierdza została niepokonana. Krośnieńska, skorzystaj z balonów czy nie? No bo wróciliście w sobotę pewnie gdzieś w nocy z Tychów, ale na imprezę balonową może się załapać. Gdzieś jakieś balony? Chcieliśmy zobaczyć coś tam, jak to tam wygląda. Jak wrażenia? No, za dużo nie zobaczyliśmy, bo... No te balony akurat nie do końca trafiły w naszą godzinę, tak jak wyszliśmy, ale coś tam zobaczyliśmy, byliśmy na festynie tutaj, dzieciaki miały uwag, więc tym lepiej, no ale teraz już zabieramy się do pracy. Zapraszamy, sobota, niedziela, koniecznie na biało, białe szaleństwo trwa, finał, Krośnieński Klub kontra Legia Warszawa. Tak jest, wszystkich zapraszamy.